dwuprzestronne, trzypokojowe mieszkanie znajdujące się na parterze czteropiętrowego bloku na nowo powstałym osiedlu przy ulicy Celulozowej we Włocławku. Nazywam się Monika Porajorzańska i zapraszam Państwa na prezentację. Zapraszam teraz do salonu z wyjściem na balkon typu loggia. Bardzo dużo miejsca, zarówno do wypoczynku, jak i do praktycznego wykorzystania pod kątem codziennego użytku dla rodziny. Salon jest tak przestrzenny, że mamy tu miejsce na bardzo duży stół z krzesłami, kanapę, witryny oraz telewizor. Pomieszczenie jest bardzo dobrze doświetlone dzięki oknom znajdującym się na całej ścianie od strony zachodniej. Istnieje także możliwość przywrócenia stanu pierwotnego, czyli połączenia salonu z kuchnią, do której za chwilkę przejdziemy. Jest w niej dużo miejsca zarówno do przygotowywania posiłków, jak i ich spożywania. To istotna informacja dla inwestorów, którzy chcą wynająć mieszkanie zarówno dla kilku osób, jak i dla dużej rodziny. Zabudowa kuchenna została wykonana na wymiar przez stolarza z wysokiej jakości komponentów. Podobnie jak w kuchni, okna wychodzą na stronę południowo-wschodnią. Ogromnym atutem jest duża ilość zieleni za oknem, co zapewnia mieszkańcom ciszę, relaks i intymność. Kolejne drzwi prowadzą do pomieszczenia, które może służyć zarówno jako pokój dla dziecka, dodatkowa sypialnia lub przestrzeń do pracy jako duży, doświetlony gabinet. Okna w tym pokoju wychodzą na stronę zachodnią. Ostatnim pomieszczeniem jest łazienka z toaletą. Zapraszam. Mieści się tu szafka z umywalką i lustrem oraz duża wanna. Utrzymana w jasnych, neutralnych barwach, a istotny jest fakt, że zostaje jeszcze dużo miejsca do zagospodarowania na dodatkowe sprzęty i meble. Potęgują jasne kolory ścian. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska oraz miejsce parkingowe na terenie zamkniętym osiedla, przypisane wyłącznie dla właściciela mieszkania.